Witam Was tutaj, cześć, czołem Avizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek ze Cities Skylines PlayStation 4. Dzisiaj mamy setny odcinek, ale setny film na moim kanale łącznie. No i jest dzisiaj też ankieta, od której zaczynamy, czyli o której godzinie chcielibyście, żeby pojawiły się odcinki właśnie z Cities Skylines PlayStation 4. Zaczynamy! Włączyłem stopa, mamy dzisiaj 29 chyba odcinek, albo 39, nie wiem, nie pamiętam, a 29. Tak czy siak, jutro, wiem, jest sobota i raczej odcinki się nie pojawiały tak często jak teraz. Jutro pojawi się kolejny odcinek, tak jak chcieliście, o godzinie jakoś 20, czy jakoś tak, 20-21. W tym przedziale czasowym pojawi się jutro live, właśnie z Cities Skylines z okazji tego setnego odcinka dzisiejszego. Dzisiaj głównie będziemy kończyć sobie tę dzielnicę, a jutro może zajmiemy się tą dzielnicą, tutaj. Trochę tego przemysłu, no i lotnisko, na razie to największe. Ale to będzie jutro i w poniedziałek lub w niedzielę, chyba, wiem, że to są święta, ale ja tak mówię pochopnie, prawdopodobnie jeszcze się pojawi pod tablicą Extraction, jeżeli ktoś ogląda. Wiem, że są tylko 9 wyświetleń łącznie, ale pomijając to. Dobrze, widzę, że jest popyt. Ta dzielnica nam się tu bardzo fajnie rozbudowuje. Wiem, że tutaj zawsze tutaj jest koniec, timelapse i takie tam i nie ma nic tutaj. Popracujemy sobie dzisiaj nad tym chwilę. Jak będą się tam budynki już budować. A żeby się budowały, to trzeba wziąć średni pędzel i pomalować tam wszystko. Swojego. Dzisiaj naprawdę się pobawiłem w Portal Beach Construction rzecz jasna. Bo w Cities nie mogłem jeszcze wtedy. I dostałem trofeum New Monster. Zniszczyłem 100 tych samochodzików. Jak do tego doszedłem? I co robiłem, że do tego doszedłem? O, to chyba lepsze. Dobra, tą drogę możemy wyczyścić na razie póki co. Tak, my dzisiaj głównie tą dzielnicą. Chciałbym ją skończyć może już dzisiaj. Obudujemy już ją przez 3 odcinki chyba. Gdzie są? A, no tak, wspomniałem. Ostatnio dawno już nie grałem. Odcinki to się pojawią inaczej i inaczej. Więc pytania ankietowe to jeszcze raz przypominam, żeby każdy wziął udział i takie tam. Bym po prostu chciałbym wiedzieć, kiedy chcecie, żeby pojawiały się odcinki. W tygodniu rzecz jasna, bo w weekend to będą. Więc to co innego. Tak, zrobię sobie takie dojścia. Takie ecie pecie, ale jednak ważne, że będą. No bo tutaj ludzie czekają. Można byłoby jakieś kamienie wrzucić, bo ja kamieni z tego co wiem, to ja już zbytnio nie wrzucam, no bo są duże, co nie? No to jest taki, czekaj, jakiś duży, może nie aż tak, to też duże, duże, bardzo duże. Czyli co, tylko to. Ale ten drzewa jeszcze nie chciał. Czekaj, jeżeli to wstawimy tutaj, i bym chciał jeszcze coś takiego tutaj. A, dobra, jakoś wejdzie. Jakoś ujdzie. Dobra, no to poustawimy trochę tych rzeczy. Cały czas czekamy oczywiście jakby aktualizację naprawiającą z rzeczy, które zostały zepsute po ostatniej aktualizacji. Nie ma jej. Czekaj. Na coś takiego i jeszcze taki trochę mały bym poustawiał. Wiem, że te małe niestety nie są widoczne, jak się spojrzy z daleka. Ale na timelapsie powinny być. Wszystko pod timelapse. Nie. Skończę znowu. Wcale tak nie jest. Dobra. Jakieś ładne drzewka. Takie. O, te to bym sobie gdzieś tutaj wstawił, tak tu. Są naprawdę fajne. O, duże. Dobra. Tutaj.
Tak, jeszcze tutaj budżet. Tutaj, tutaj, o! No i tutaj, no i już, już całkiem, całkiem, czekaj. Podejdźmy sobie. No, wygląda to już jakoś. Już coś się tu dzieje. Teraz. Coś się tu dzieje, a propos coś tu się dzieje. Czekajcie, bo się zaplątałem. Gdzie my jesteśmy? Co tu się dzieje? Ej. Fire, fire. No niby jest fire, ale... Tutaj jesteś z fire'em, kiepsko. No, ale macie tutaj straż pożarną. A wam to postawię nawet taką dużą budę. Macie, ale czemu tu się wszystko pali? W ogóle czy... Gdzie to jest? Czemu tu się nic nie buduje, no? Czy ktoś mi to wreszcie wytłumaczy? Tutaj macie miejsce. Pod budowę, serio. Nie kłamie. Nie rozumiem tego. Jest bardzo duży na to popyt i nigdzie nie chce się budować. Okej. Okay. Przebrniemy i to. Tak, tutaj jest moja działka ogrzewawcza. Działka ogrzewawcza. Nowe słowa. Już nawet wymyślam. Do czego to poszło? Dobra, tu sobie puścimy tą drogę. Bliżej. Tak. Tak. W tą stronę już nie. Tu, tu. I tutaj jeszcze w dół. A. Chyba... No to chyba to naprawili, ale tak poza tym to bardzo dużo rzeczy zepsuli. Nie wiem, czemu tam się nie chcą budować. Chyba się nie dowiem. Tego, ponieważ nie wiem nic o tym, damy im tutaj jeszcze dzielnie. Zaraz zobaczymy, czy tutaj się chcą budować. Chcecie? Czy macie strefę? Macie strefę. Jeszcze bym trochę powiększyć. Dobra, dajmy, podciągnijmy im. Nawet tu wody im podciągnęliśmy. No, widzicie? Prądy, prądy też wam podciągniemy. Co nie? Może ci nie ma to, że prądu tutaj nie było? Nie, ale jak nikt ci nie wybudował, no to nie ciągnąłem po prostu tutaj. Mogę tak pociągnąć i co? I zaczniecie się budować? No nie, no co to ma być? Tutaj się zaczynają budować. Dobrze, wiecie co ja zrobię? Zrobię to. Ja naprawdę nie rozumiem. Aha. Rozumiem, że to był przystanek. Już, rozumiem, już. Won. Ciebie też usuniemy. Ej, czy ta linia? Nie. Już myślałem, że ona tylko tutaj tak jedzie. Jakby tak tutaj jeździła tylko, no to by to było niedobre. Tak tutaj możecie mieć tu. I tu. Chociaż wysta się bym przesunął tu. Wtedy błędy się połączą. Wow, co się stało? Zaczęliście się budować? Teraz to już za późno. Dobra. Tutaj się buduje. Populacja właśnie, ojejku, nawet nie zauważyliśmy. Mamy już 100 tysięcy ludzi. No to w międzyczasie nam musiało to pomknąć. I mamy już stówkę. A właściwie to nawet 105 tysięcy. Dobra, ale wracając do tego, co my tu budujemy, lagi. To tylko po tej aktualizacji. Dobrze, wiecie, tam się, no, może takie poustawienie tutaj. Wiem, że niby są tutaj przy drodze, ale chciałbym jeszcze. I want more. Więcej. Tutaj sobie też. Tutaj jeszcze przy pętli popracujemy chwilę. Tramwajowej. Tak, tutaj. Dawno nie było parków, to teraz mamy. No ale dzisiaj i tak głównie nad tą dzielnicą pracujemy, więc. Można jeszcze tutaj parę poustawiać. Można by było. Ale się da. I z drugiej strony,
A, tutaj kamyki poustawialiśmy. Samego w nowej, jakbyśmy mieli już na nowo, nowe miasto założyli, no to już będą z tej aktualizacji fajne nowe kamyczki. W niektórych mapach się pojawiają. Dobra, tutaj. Teraz coś mi się tam nie podoba. Uno momento. Co to ma być? Dokąd ci ludzie jadą? Pełen tramwaj. Pełen tramwaj. Co to ma być? Czekaj. Tak, to jest ta dzielnica, to jest ten tramwaj, który jedynie wyjeżdża. Widać, że im się podoba. Samego my sobie będzie tutaj wyjeżdżać do tej bezpośrednio. Ale to będzie później. Więc tutaj możemy faktycznie to ulepszyć. O. I tu będzie połączenie. A tą drogę można póki nawet wyburzyć. O, i mamy taki bardziej większy, lepiej to wygląda teraz. Co nie? Tutaj ten tunel sobie przesuniemy też później. A teraz damy im nowe miejsca pracy. Znaczy, zamieszkania. Tak? Tak. Czy tutaj, może tutaj biuro to byśmy dali. A jak już tu są cały czas te biuro, to dajmy. O, no i zamknęliśmy okrąg. I tutaj, bo tutaj chciałem tutaj stać. Żeby obok biur byli ci. Tak, to koło się tam trochę zwęża, ale to chyba tłumaczyłem, bo nam się miejsce zmniejsza, więc teoretycznie to nie jest dokładne koło, ale możemy sobie przyjąć, że to jest w sumie. W końcu, bo czemu nie? Właśnie, chciałem zobaczyć, czy to w praktyce działa. Te przejście, które tutaj robimy. Jakiegoś człowieka trzeba byłoby namierzyć, gdyby ten szedł. A jak nikt z tego nie korzysta, to nikogo nie znajdziemy. Nie? Ale chyba widziałem, na tym lapsie to, jak montowałem je, to kogoś tu zauważyłem. Trzy. Okej, okay, teraz wszyscy w pracy siedzą, to nikt tym nie przejdzie, nie? Serio? Chyba nie chcę się szukać. Chociaż tu może... Okej, czy to jest ten pierwszy? Jest. Bo się już zakręciłem. Nie, tutaj jest to pierwszy, bo tu zrobiłem takie górne przejście. Nie, po prostu ludzi nie ma, dlatego. Ale dużo ludzi też z tego. No nie, no i teraz zobaczcie, już ten środek jako taka wygląda. Na początku odcinka to jeszcze było eciepeci, a teraz to już jest coś. Dobrze, poszukajmy monumentów, które byśmy chcieli poustawiać na bokach. Tak. Można byłoby, co to jest? Jakiś zamek. To nie wiem, by to pasowało nawet. Znaczy ja bym tutaj zbudował. Tak, bo to będzie ta droga. To będzie taka główna tutaj być. Ja bym tutaj z tramwajami zbudował, tylko wiecie jak to jest z tramwajami i drogami jednokierunkowymi. Tragicznie. Ale próbować każdy może, no. Dobra. Widzę, że nawet fajnie wskoczyło. Właśnie, parków tutaj też nie ma zbyt dużo. Dobra, to zaraz to pokręcimy właśnie. Jak tam stopę, bo go chyba włączyłem. 13 minut. Dobra, nieźle. Dzisiaj będzie odcinek trochę krótszy, no bo jutro będzie live. Setny odcinek, no krótszy. I tak, jak możecie myśleć. To trochę inaczej działa. Dobra. I przyszłościowo tutaj sobie zrobimy występek. A nie, no to zobaczcie, jednak jest w dobrym miejscu jest ten tunel. I zobaczcie, ile ludzi z tego korzysta, tak swoją drogą. Cały czas to się jeździ. Tak, i my do takich... Tutaj akurat możemy puścić sobie. To ja bym puścił. Tramwaj. Który, no właśnie, chyba mniej więcej w ten sposób będzie tutaj jechać. Ewentualnie możemy jeszcze dać jeden przystanek tutaj. I brakuje ci prądu, a wodę to ty masz? Tak, wodę masz, ok. Pół biedy. Natomiast jakby tu pociągnąć się prąd. Tędy i tędy. Dobra,
Widzę, że już powoli się dobi naprawdę biało. Choć nie żadnie stało działa. Tak, tutaj jest też ogrzewanie, tu jest w ogóle więzienie jeszcze. Tutaj nad tą dzielnicą trochę już nie pracowaliśmy ostatnio, odkąd jest okrąg i jest niedobrze. Widzicie to, gdzie jest popyt? Jest spad na zerowy. Mam nadzieję, że za chwilę się coś z tym to ruszy. Bo jeżeli zostanie nam zerowy, to nic się nie wybuduje, dopóki czegoś nie wyburzymy i takie tam. No jednak bym chciał, żeby to... Mam nadzieję, że za chwilę ruszy to. Dobra, tak, ruszyło, dobra. Bo znam jedną osobę, której to stanęło niestety. No, a wtedy... Jeżeli nie chcesz niczego wyburzyć, no to masz tylko jedną rzecz, albo zapić, wyjść, licz i módl się na to, że zadziała, albo nowe miasto. Także niestety błędy są niebezpieczne. O, coś takiego można będzie tutaj wstawić gdzieś tu może. Może. To jest duże jakieś. To też. No, to coś zimowego. O. Czego tutaj? Jakieś małe. O. Na przykład takie ognisko. Niech ich tutaj rozpali trochę. Dobrze, ale... O, dobra, pojawiło się coś. Lekki popyt, z tym, że to my od razu zaspokajamy, dlatego on znika może. Jest nasze miasto tak genialne, że nie potrzebuje się rozwijać. Ale swoją drogą, nie jestem pewien, czy tego parku zresztą nie wydłużymy. A właściwie to zrobimy. Ponieważ... Gdzie są dworce? No właśnie, my tu jeszcze będziemy stawiać. Chyba nas stać, więc możemy poustawiać po jeszcze jednym dworcu. No, jeden tu dworzec. Jeden tu będzie taki zjeżdżający w dół ostro. Jeden będzie tu. I tu. I to będą wszystkie dworce w tej dzielnicy. No, teraz poszukajmy. Szukać. No, tutaj widzę jakiś tunel. Jeszcze metro mieliśmy później puścić na koniec. I to może jeszcze nawet dzisiaj metro będzie. A, oczywiście noc. Dobra. Ty. Metro. Metro. A propos metra, właśnie je budujemy. To będzie ta część tego, to będzie jeździć głównie pod ziemią, bo to jest ostatnie okrąg, a do ostatniego okręgu będziemy podłączać później jeszcze z zewnątrz różne drogi i takie tam. Znaczy, czemu to nie możemy podłączyć? Możemy. No to bardzo dobrze. Tutaj. Zaraz, co? Że co? Że nie stać mnie niby? Ej. Ej. Czekajcie. Mamy jakieś... Nie to. Mamy jakieś pożyczki? Czemu właśnie? Czemu wy macie tak małe podatki? Ja wam wszystkim mogę podnieść, biedaki. Aha, widzę, że mamy pożyczki. Dobra, trzeba będzie je spłacić. I wszystko na full, dobra. Może warto się tym zainteresować. To tak, budżetem jeszcze się pobawimy. Czas mamy 18 minut, to przez te 2 minuty można pokręcić tutaj. Tak, to proponuję zejść z taksówek w ciągu dnia, bo ich aż tak dużo nie potrzebujemy. W ciągu nocy mogą zostać. Samoloty bym zmniejszył w nocy, jak na Chopinie. No, ale do 90, do 90, spokojnie. Statki, no to w nocy też do 90. Z pociągami to bym nie kręcił. Tu i tu. Tramwaje. Nie. Zaraz, to jest metro. Metro to ma bardzo duże przychody, chyba z tego co pamiętam. Tak. No, bo to nie. To nie. Monumenty, parki. Co może działać w nocy trochę słabiej? Policja może działać słabiej. Na pewno tu jeszcze możemy zmienić. I zobaczmy, jak stoimy z budżetem. Okej, prądu jest bardzo dużo. Możemy zejść z prądu.
Zobaczmy, czy cały czas jest tak fajnie. Nie. Dobrze, tak jest już dobrze. Możemy to zostawić. Jeszcze woda. Co jest ogrzewanie, to wiemy. Dobra, wodą nie będziemy kręcić, bo to jest niebezpieczny rynek. Ok, i zobaczmy jeszcze, z czego mamy przychody. Dochód z komunikacji. 17 tysięcy. Co? Tak, 17 tysięcy. Ale wydatki 120 tysięcy. I na przepisy 17 tysięcy też wydajemy. Ok. 657 wydajemy na pożyczki. No to da się zrobić. Wydatki na drogi i takie tam. Turystyki. O, przychody, dokładnie. Jakie mamy przychody z metra? Czekajcie, mamy zerowe przychody z samolotów. No dobra. Może trzeba te większe lotnisko wybudować. Autobus 11 tysiąc. Tramwaje mają dużo, no bo jest ich dużo. Nie, to jest metro. Metro, ale pociągi lepiej są. Bo pociągi mają 6 tysięcy, statki mają 1000. Tramwaje 2000, prawie 3. I taksi. I jeszcze musimy właśnie tutaj specjalizacji dużo się zarabia, bo jest rolnictwo 6 tysięcy, leśnictwo 5 tysięcy, ropa będzie dużo i złoża rudy, ty też. No dobra, jeszcze wypoczynek i turystyka, na tym też mocno możemy koksić. Dobrze, jesteśmy już z powrotem i zaczynamy zarabiać. Czekajcie, zerknijmy sobie najpierw, czy nigdzie nam ludzie... Nie ma ludzi, bo jest samo za drogie podatki, a nie dlatego, że jakiś podpalacz przyszedł. Czekajcie, zastanówmy się, dlaczego tu się... A, bo tam nie pali się, bo wiadomo. A czemu? Czekajcie, tutaj, o, tutaj jest słabo, to nie. Aha. Jesteśmy biedni, to nie. Stawić tylko na przykład coś takiego tutaj. Znajdą tory tutaj, nawet całkiem ciekawe wyglądają. Ale i tak, nie, czekajcie. I tak najlepsze są tory, wiecie gdzie? Jak mnie nie porwie. Tutaj są te tory idealne. Nie wiem, czy wam... Nie, pokazywałem. Słynnego tutaj... A, jeszcze poza odcinkiem, bo tutaj... poza odcinkiem zmieniłem dokładnie ustawienie, jak komunikacja to powinna wyglądać, i tramwaje już wszystko wygląda dobrze, już jeździ spokojnie i nie ma tych korków strasznych, chociaż tutaj się pojawiają jeszcze. No ale no, z tym nic nie zrobimy. No tak, tutaj są światła, to akurat jest przez światła. O, bo tu nie ma żadnego przystanku, więc to nie moja wina, że tu jest taki korek. Z tym nic nie zrobimy. No to trudno. No dobrze. Ach więc, wracając do popytu, bo popyt wrócił już nareszcie, możemy dalej rozbudowywać. Damy im tutaj miejsca i będziemy mogli się spokojnie zająć tym pociągiem, który tutaj budujemy pod ziemią. Słynnego ten pociąg pod ziemią to chyba też trochę kosztuje, żeby go tak tu pociągnąć. Ale na szczęście chyba za tyle się nic nie płaci. A jak jest pod ziemią, to jest dużo ciszej. Tego co pamiętam. Dobra, robimy sobie tak. Dobra, chyba wystarczy nam na całą nitkę tych pociągów podziemnych. My później nazwę na mapie. Dobra, i tutaj. A tutaj jest jeszcze to będzie konwersencja całego hałasu. Dobra, jakoś ładnie podłączysz. Pięknie. Tutaj są korki, ale to mnie nie interesuje aktualnie. A, no i tutaj jest koniec tego. Faktycznie możemy zamknąć obwód. I wiecie, ja chyba tak zrobię. O, bo tu jest pierwsze, tylko to trzeba byłoby jakoś ładnie podłączyć ze sobą. O, ile się da. Czekajcie.
tutaj się da, dobra. I puścimy sobie po prostu taki pociąg po tym, tutaj nad tym. I dotąd pociągniemy. Okej. Okay. Zaraz to zrobimy. Najpierw musimy tutaj zrobić tunel. Tak. Zjazd. Zjazd cenowy. W sklepach RTV i AGD. No nie. Nie, nie, nie. W ten sposób nie może wyglądać. Bo metra jeszcze tutaj musi być, co nie? Musimy tutaj to podłączyć. O. Co jest? Tylko dostajemy z tego zwrot, ale tylko połowę. I czemu cały czas mamy dolary? No bo nie, wyrzuciliśmy. Wyrzuciliśmy kawałek drogi. Jest. I kawałek drogi trzeba przywrócić. Autostrada. Linia prosta. Dobra. Chyba czas się zająć pociągami. Mhm. Dobra, dobra. Czekajcie, zobaczmy ile ludzi korzysta z tej zielonej. Da, tu jest chyba zielony pociąg jakiś. Tak, tak mi się wydaje. Z zielonej korzysta 200 osób. No to trochę ludzi. Czekaj, ile pojazdów? Bo nie zdążyłem zobaczyć. Liczba pojazdów 3. Dziwne. Trochę mało. Dobra. Czy wszyscy zamierzyli? Tak. Dobra. Nie, nie zaczynamy stąd. I biegniesz sobie przez to całe. Czekaj. Tylko tak. Tylko, że my wyburzyliśmy tą złą linię. Bo tam trzeba było usunąć. O, bo tu są wszyscy źli. Dlatego tak było mało ludzi, to wróciło. Podjeżdżasz tu. Może jeszcze tu. Z powrotem. I wracasz tu. Swoją drogą tutaj trzeba będzie jeszcze jeden dworzec tam trochę przebudować, bo to się już nie mieszczą ludzie. Dobra. No i stąd. Idziesz tutaj. Tutaj. Uno momento. Coś źle zrobiłem. Jedziesz tu. Dobra. Teraz jest dobrze. Później tu. Tutaj. Tutaj. Wjeżdżasz do środka. To jest tak zagwakmana linia. Ona się powoli zwęża i zwęża, nie? I tutaj. A, chyba tutaj jest ta. I wjeżdżasz tu. I teraz w drugą stronę. W drugą stronę będzie prościej, bo widzimy toret, nie? W większości. Dobra, zaraz zrobimy. I włączymy czas, bo nie chcę włączać czasu, bo ludzie zaraz uciekną. A tak może przejdą do tych pociągów. I będzie problem z głowy. Dobra, stworzyliśmy właśnie trzy nowe linie. Skrzyżowania są... Nie, tam już żartujesz. Wiem, że to powinno zupełnie inaczej wyglądać, ale tu jest ten monument, co nie? Katedra Obfitości. Katedra Obfitości czasu powinna dać nam. Dobrze, wiecie, ludzie, nie zrobiliśmy dzisiaj tej całej dzielnicy, a tego nie da się zrobić nic z tym. Dobra. To też są takie błędy, dosyć irytujące. Aha, bo tu się, nie, tu się powoli budują, bo nie, nasze miasto nie jest aż tak przyzwyczajone, żeby tak szybko rosnąć, więc nie będziemy marudzić nawet na to, że tak wolno rośnie. Nie będziemy marudzić na to, że miasto wolno rośnie. Dobra. Tak, tu są te tory. Właśnie, czy tutaj ktokolwiek jeździ? Właśnie, nic w końcu nie zobaczyliśmy tego zamku. Jest tramwaje.
I co my tak właściwie dzisiaj zrobiliśmy? Sam wszędzie te toalety, tylko zupełnie w innym kierunku. Wow, ktoś wsiadł tutaj. Tak łącznie do 10 ludzi kosztuje tylko z tej linii. To też tak nie dodawało ręce. Restauracja w śnieżnym zamku. No. Chciałem dzisiaj więcej zrobić, ale ponieważ kolejny odcinek będziemy myśleć nad dokładnie, pokażę czym. Czymś takim jednakże. I ja na niego nic nie poradzę. Choć mamy 72 tysiące zarabiamy. Więc raczej w trakcie timelapsów dojadę do tej ceny i będziemy mogli już spokojnie myśleć o przyszłości naszego miasta. Ja. Tymczasem dam jeszcze tutaj miejsce na rozbudowę. Tutaj takie małe. Biurka będą przy dworcach, więc na razie tutaj ich nie wklejam. I tutaj po całości jadę już, żeby nie było. Tak? I ten jeszcze jeden park tutaj, co był, co nie? Jakiś mały. By w las, to ile da. Jest mały? Jest. Czy to się nam rozwija? Jako tako widzę. Ale jednak się rozwija. Z tego co wiem tutaj... Aha, w końcu nic nie jeździ. Dobra, to pójdźmy tutaj autobus, będą zadowoleni. Nie? Tu i w tu. I może ktoś tam do nich dojedzie. Chociaż ja bym tam nie jechał, bo oni są bardzo wybredni. A tutaj? Nie. A czekajcie. Co? Wybudowaliście się? A ile się z wami tutaj męczyłem, żebyście wybudowali się? No, śmiało. Powiedzcie. Ile ja się tutaj z wami męczyłem, żebyście się tam wybudowali? Dobrze. Ostatnią rzecz to zrobię te biura, które tutaj będą. I kończymy ten odcinek, bo mnie jest przemysł, zdenerwował. Będą sklepy dookoła tego. O, coś takiego. A przeciw tymi sklepami będą chronić biura, które będą to wyciszać. Gdzieś tak mniej więcej to będzie wyglądać. Dobra. Ja tymczasem dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, tak, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia już jutro, a dokładnie w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!